Kochani, ja chciałbym dzisiaj mówić na temat uwielbienia i wstawiennictwa. Teraz zrobimy to tak. Modlitwa, ona jest skierowaniem się na Boga. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, to modlitwa, modlić się, to być skierowanym na Boga. Skierowany, ukierunkowany. W zasadzie na każdym poziomie. To bez jakiegoś tam... Przede wszystkim oznacza to tyle, że modlitwa jest najważniejszą częścią naszego codziennego życia. Modlitwa to oddech chrześcijanina. Oddech. Bez ustanku się módlcie. O, rozumiecie? Bez ustanku się módlcie. Bez ustanku się módlcie. Bądźcie bez ustanku nakierowani na mnie, mówi Pan. Dlaczego On to mówi? Nie dlatego, jak wielu kaznodziei twierdzi, że Bóg nikomu nie odda swojej chwały, bo On jest taki w ogóle, wiecie, bo to z takiego Boga, bo tak robi się z tego Boga kretyna. Że On w ogóle jest, nie wiem, że jak Zeus. Niektórzy myślą, że Zeus, że to Zeus jest. Jemu, wiecie, to bogom greckim potrzebne są modlitwy ludzi, żeby przeżyli. Naprawdę, to chrześcijaństwo to nie jest mitologia, to jest inna sprawa. Bogu nie jest potrzebna nasza modlitwa, to w ogóle Jego to nie obchodzi. Pod tym kątem, jeżeli chodzi o Jego egzystencję. Rozumiecie, Bóg jest wszechbytem, prawbytem, tak? Jedyny, który w ogóle z ludzi generalnie sięgnął w tą stronę i poszedł w tą stronę, tak? To był Platon. On doszedł do wniosku, w ogóle to jest ten prawbyt. To musi być tak. Tak? I wiadomo, skąd to jest, co to jest. Ale to jest i koniec. Tak? Jemu to niepotrzebne. Jemu niepotrzebna jest modlitwa twoja. Modlitwa to jest nasz oddech. Nasz. To my oddychamy. Rozumiecie? On mówi, bądź skierowany na mnie, bo to będzie w twoim życiu oddechem życiodajnym. Życiodajnym oddechem. To będzie cię utrzymywać przy życiu. I tu nie chodzi o stratę życia wiecznego, ani stratę życia fizycznego. Tu chodzi o realną egzystencję z Bogiem. Kto się nie modli, ten w ogóle nie wie, o co chodzi z Bogiem. Dla niego Bóg jest daleki. Mimo, że często mieszka w nim, że jest odrodzony z Bożego Ducha, ale człowiek bez niemodlący się, to człowiek daleki, daleki, daleki. Często mnie ludzie pytają, skąd masz te objawienia? Ja mówię, bo ja się modlę i czytam Pismo Święte. Jestem taki w ogóle, o, taki mam na to sposób. Taki mam sposób, żeby objawienia od Boga przyjąć. Modlę się i czytam Pismo Święte. Jak już mam to pismo, to czytam. Tak. Gdybym nie miał, to też bym miał objawienia, tylko by może trudniej szło, ale mam, to czytam i modlę się. I modlę się. Moje życie jest życie modlitwy. Od początku, jak ja się nawróciłem, się modliłem. Ja nie wiedziałem, jak się modlić. Nie miałem pojęcia. Wiedziałem, że muszę być skierowany na Boga. Od początku było dla mnie jasne. I teraz modlitwa, ona ma pewien przekrój. Znaczy, ja chcę ten przekrój pokazać roboczo, dlatego że chcę mówić o uwielbieniu, chcę pokazać ten przekrój. Modlitwa, przyjaciele, to jakby ponad połowa modlitwy to jest uwielbienie. Ponad połowa modlitwy, czyli ponad połowa naszego skierowania na Boga to jest uwielbienie.
Uwielbienie. Cała formuła uwielbienia. Wstawiennictwo stanowi około 10% całej modlitwy, ale ja chcę Cię też mówić o wstawiennictwie, dlatego że ono jest ważne. Chcę mówić o tym elemencie, którego jest najwięcej w modlitwie i najmniej w modlitwie. W pewnym sensie uwielbienie otwiera modlitwę, wstawiennictwo ją zamyka. Chcę mówić o takiej bryle. I nie będę zagłębiał się dalej w temat kwintesencji modlitwy, natomiast chcę powiedzieć o uwielbieniu teraz. Najpierw chcę rzucić kilka haseł na temat uwielbienia. Przelecimy sobie przez parę wersetów i przyjrzymy się im. Druga Mojżeszowa 15:2. Ja będę czytał, wy może sobie albo zapiszcie, albo zapamiętujcie, żeby móc to sobie później znajdować. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. Taki jest zapis. On Bogiem moim. Dlaczego ja go uwielbiam? Dlaczego go uwielbiam? Bo on Bogiem moim jest. To jest bardzo prosta sprawa. On jest Bogiem moim. To nie jest czyjś Bóg, tylko mój Bóg. To mój Bóg jest. Ja go uwielbiam. To jest moja bardzo prywatna sprawa, że ja go robię. Mnie nikt do tego nie zmusza. To nie jest żadna kultura. To nie jest żadna religia. Tak? On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. W ogóle wiecie. Potężne objawienie. Dlaczego uwielbiasz Boga? To Bóg mój. Mój. To mój Bóg. Ja mam swoją sprawę z Bogiem i ta sprawa z Bogiem to jest twoja sprawa i Boga. Dlatego ja sobie rozwinąłem uwielbienie. W 4 Mojżeszowej 27:14 jest napisane mnie uwielbić na ich oczach. A więc widzimy, że uwielbienie to nie jest rzecz niewidzialna. Uwielbienie jest rzeczą widoczną. To widoczna sprawa. Ludzie często mówią, czemu wy tak eksponujecie wasze uwielbienie i czemu tak robicie? Ja mówię, no bo tu jest napisane, mnie uwielbić na ich oczach, mówi Pan. Chcę, abyście mnie uwielbili na oczach innych ludzi. Dlaczego to jest takie ważne? No to jest w ogóle ważne, bo Bóg to ma taką fajną mentalność, że on jest bardzo w ogóle w tym wszystkim szczery. On lubi wszystko na wierzchu jest. Na wierzchu. Grzechy lubi, jak na wierzchu są. Rozumiesz? Wszystko do wierzchu wyciągnięte, to jest pięknie. Uwielbienie do wierzchu wyciągamy. To jest coś, co się manifestuje. Druga księga Samuela 22:4 mówi, uwielbionego wzywam Pana i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich. Widać tutaj starodawny zapis, mówiący o tym, że uwielbienie doprowadza diabła do szału. Kiedy Kościół uwielbia Boga, to diabeł odczuwa ból. Ja nie mówię, ja zaraz będę mówił jakby o różnicach między uwielbieniem a śpiewaniem piosenek i innych tam rzeczy. Natomiast uwielbionego wzywam Pana i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich. Rozumiecie? Pamiętam, jak kiedyś wyrzucaliśmy demona z człowieka i rzeczy już zawodziły, trwało to wiele godzin i w końcu Agata zaczęła uwielbiać Boga, siedziała i uwielbiała Boga. I przestał działać demon. I zatrzymał się w działaniu. I zatrzymał się w działaniu. Byliśmy nawet potem tak zaszokowani, bo facet, który jak wszedłem, weszliśmy do pomieszczenia, to przez człowieka demon powiedział do mnie natychmiast, mówi, jeszcze przede mną klękniesz. Głosem jakby zza światów. Odpowiedziałem, szmato, nigdy nie klęknę przed tobą. Po czym rzucił się w moją stronę, złapali go. Bił się, robił różne rzeczy, czego on nie wyprawiał. Już nie powiem, jakie no wszystko, określił, w jaki sposób on nas zamorduje. Potem natomiast po uwielbieniu on w ogóle podszedł do nas, się pożegnał. Tak zawsze jak się patrzyłeś, wspominałem, w ogóle podszedł. Mówię, kurczę, czy przypadkiem znowu się nie zna, manifestuje się, nie rzuci teraz, rozumiecie? Bo już widzieliśmy wszystko, co chciał robić, tak? Wybił głową dziurę w gipsie, chciał sobie szyję urżnąć, czy on tam nie robił, słuchajcie. Ale prawdą jest to, że kiedy uwielbiamy Boga,
to nas wybawia. Co to znaczy wybawia? To znaczy, że demony muszą odchodzić. One odchodzą, usuwają, bo je to boli. Rozumiecie? O diable można wszystko powiedzieć, ale nie to, że jest masochistą. To nie jest masochista. To w ogóle czyste ego. Wiecie, co to jest czyste ego? To znaczy, to jest osoba skoncentrowana na sobie zupełnie. Ja na przykład, jak dzwonią do mnie rodzice, mówiące, o, mój synek bierze narkotyki, co mam zrobić? Ja mówię, wyrzuć go z domu. Słucham? Wyrzuć z domu synka. Ale on ma 16 lat. No to co? Ale zimno na dworze, ja mówię, tym lepiej. Wiecie, jaki jest niski odsetek samobójstw wśród narkomanów? Alkoholicy nie, oni potrafią się wypuszczać. Alkoholik tak, on ma takie jazdy, że człowiek, to inny rodzaj demonów jest. Ale narkoman nie, no skąd? Narkoman to tak lubi sobie dobrze robić, człowieku, łap! To rzadko się zabije narkoman, tu musi być naprawdę w strasznym stanie. Jak mu pupcia zmarznie, całkiem inny chłopak z dziewczyną. Ja mówię, nie, bo się na kolanach zaraz tam przyjdzie do domu, mówi, zobacz. Czyli tak te pieniądze podpiera na narkotyki, że źródełko mówi, ego, to czyste ego. Diabeł lubi sobie robić dobrze. Rozumiesz, tylko sobie lubi robić dobrze. A więc kiedy uwielbiamy Boga, to On się wycofuje. Dalej, Psalm 69:31 jest napisane, imię Boże, dziękczynieniem będę uwielbiać. Imię Boże, dziękczynieniem będę uwielbiać. Uwielbienie, ono jest złożeniem dziękczynienia, ofiarowaniem czegoś. Ofiarowaniem dziękczynienia. Kiedy uwielbiasz Boga, to dziękujesz w największym wymiarze za Twoje zbawienie, za to, co On zrobił dla Ciebie. Imię Boże, dziękczynieniem będę uwielbiać. Wdzięczność. Coś, co stoi na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o całą strukturę uwielbienia. To jest wdzięczność. Pokazuję Wam to dlatego, że to wyjaśnia wiele sytuacji, które mają tutaj miejsce i tego, co my robimy. Psalm 106:47 natomiast mówi naszą chlubą, uwielbienie Ciebie. Czyli kiedy Ty uwielbiasz Boga, realnie uwielbiasz Boga, tak? To Twoje poczucie własnej wartości będzie rosło z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Poczucie własnej wartości, uwielbienie Boga podnosi Twoją wartość. Rozumiesz? Jesteś uzdrawiany, dusza Twoja jest uzdrawiana z niskiego poczucia własnej wartości. Dlaczego? Bo Ty się spotykasz na uwielbieniu, tak? Z Bogiem Ojcem Twoim. To jest Bóg Ojciec. I poczucie własnej wartości jest podnoszone. Rozumiecie? Poczucie własnej wartości. Dalej, Ewangelia Jana 7:39. Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Oczywiście ten tekst dotyczy tego, co się działo przed krzyżem. Natomiast proroczo oznacza to, że uwielbienie to najkrótsza droga do manifestacji Świętego Ducha. Uwielbienie to najkrótsza droga do manifestacji Świętego Ducha. Najkrótsza. Dlatego też przy uwielbieniu następuje najwięcej widocznych, zewnętrznych manifestacji. Dlatego, że Bóg jest uwielbiony, to Duch Święty w pewnym sensie jest w stanie bardzo gładko lądować. W duchowej rzeczywistości wszystko ma swoją przestrzeń, zakres. To nie jest tak, jak nam się wydaje w ogóle, wiecie? Ludziom to się w ogóle wydają takie rzeczy, że ja czasami patrzę w ogóle, ja mówię, byś po ludzku spojrzał tylko. Byś zobaczył, że to nie ma czegoś takiego, że to możesz sobie pewne rzeczy od razu zrobić. Nie.
My żyjemy, pamiętajcie, na ziemi, która jest nieprzyjaznym terenem dla życia. Rozumiecie? W pewnym sensie żyjemy na ziemi, która no jest, ona no jest skazana na utylizację. No. To ma być utylizowane, tak? To trochę takie wysypisko śmieci jest. Okej? Okay? To będzie nowa ziemia będzie. Teraz my żyjemy na tym obszarze, na którym ten diabeł jeszcze się tutaj kręci i tutaj kiedy my uwielbiamy Boga i robimy to w sposób należyty, to Duch Święty w pewnym sensie otrzymuje szeroką przestrzeń do działania. Dalej Ewangelia Jana, 12 rozdział, 16 werset jest napisane: gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było napisane. Uwielbienie przynosi objawienie. Uwielbienie przynosi objawienie. Jest napisane, kiedy Jezus został uwielbiony, to oni przypomnieli sobie, co było napisane w pismach. Realne uwielbienie doprowadza do tego, tak, że jest niezmierna łatwość w przyjmowaniu objawień. Rozumiecie? Wielu z was tego doświadcza i powinniście w ogóle być zawsze gotowi na to. Rozumiecie? Bo takie stwarza możliwości. Dalej Ewangelia Jana, 21 rozdział, 19 werset jest napisane: śmiercią uwielbi Boga. Ciało umiera podczas uwielbienia. Wielu ludzi nie rozumie, mówi: co wy robicie? Ja mówię: tańczymy, szalejemy, głupiejemy. Ktoś powie: czemu to robisz? Ja mówię: bo chodzi o to, żeby nastąpił zgon na poziomie fizycznym. Ktoś powie: jaki to ma sens? Ha, człowieku, tłumaczę i wyjaśnię. To, co doczesne, zawsze stoi kontra temu, co wieczne. To, co cielesne, zawsze stoi kontra temu, co duchowe. Ludzie mówią tak: ja będę tańczył, jak będę pobudzony przez Ducha Świętego. Ja mówię: bredzisz. Bredzisz. Wiesz, dlaczego bredzisz? Sytuacja jest prosta. Jesteś zakompleksiony. Ty po prostu wstydzisz się tego robić. Masz niskie poczucie własnej wartości i uważasz, że wywijanie tyłkiem na uwielbieniu jest albo nie fair, albo nie w porządku, albo mój tyłek powinien wyglądać inaczej. Rozumiesz? Jesteś do uwolnienia. Bo jest napisane: śmiercią uwielbi Boga. Na uwielbieniu naturalność ma paść. Paść, mówię: ale ja mam taki temperament. Ja mówię: uspokój się. To ludzkie, 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 ludzkie. Ty gdzieś czytałeś w ogóle, żeby Jezus w ogóle zrobił psychoanalizę swoim uczniom, który ma jaki temperament? Ty w ogóle takie coś przeczytałeś kiedyś? To bzdura. Temperament jest rzeczą normalną w człowieku, ale to jest półka niżej. Duchowość jest półka wyżej. W duchowości nie ma temperament. Ja wam zaraz to wyjaśnię głębiej. Ale uwielbienie to jest miejsce, gdzie ty musisz nauczyć się spalać to, co jest doczesne, aby to, co jest wieczne, mogło się uwalniać. Nie bój się tego. Nie bój się zrobić z siebie kubka. Im większego kubka z siebie zrobisz, tym łatwiej Duch Święty będzie mógł się uwalniać. A dla kogo ty chcesz twarz zachować? To diabeł lubi ludzi z twarzą. Rozumiecie? Diabeł lubi ludzi z twarzą. Boga nie interesują takie rzeczy, bo w mojej Biblii jest napisane, że Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. Jemu się oddaje coś w duchu. W duchu. Rozumiecie? W duchu. To znaczy, że moim zadaniem jest tworzyć środowisko, w którym Duch się będzie uwalniał prawidłowo. A największym blokerem dla uwolnienia ducha to jest dusza i ciało. I teraz uwielbienie to jest świetna możliwość, żeby złamać te rzeczy. Zobaczcie, jak publiczne działania wpływają na ludzi.
Prowadzimy w tej chwili dwie grupy, które są grupami społecznymi. Działamy na poziomie nauczeń na takich dwóch grupach. Bardzo łatwo jest powiedzieć o swoich problemach indywidualnie, twarzą w twarz. Ale wiecie, jak trudno jest powiedzieć o swoich problemach, kiedy jest kilkanaście osób i patrzysz na nich, a oni patrzą na ciebie. I się okazuje, że już nie jesteś taki fajny, jak myśleli wcześniej. Twarz, rozumiesz? To ty się dla lustra zachowaj. Dla lustra. Bo w Królestwie Bożym nie istnieją takie przestrzenie, tak? Jak zachowanie twarzy. Po prostu masz kompleksy, uznaj to. Przyjdź do Boga dzisiaj i powiedz, jestem zakompleksiony. Potrzebuję uzdrowienia. W ogóle boję się ruszyć w ten sposób. My podróżowaliśmy kupę czasu po kościołach w Polsce. Ludzie mówią, u nas jest tak, a u nas jest tak. Stoją, otwierają śpiewniki, śpiewają. Siedzą w ławkach. I takie ruchy robią. Największy szczyt w ogóle to jest podniesienie rąk do mniej więcej środka ucha. On nie podniesie tak ręki. Bo ktoś na przykład zobaczy, że ma spoconą pachę, albo nie ogolił sobie pachy, co będzie? Rozumiesz? A jak on by miał wyjść z tej ławki tutaj i zatańczyć, rozumiesz? To człowieku klops na wiarkę, trzeba było go wskrzeszać. Ja nie rozumiem, w świecie nie było problemu, żeby wypić pół litra, rozumiesz, i balować. Nie było kłopotu. Iść po ulicach, grzeć się. Legia! To nie było kłopotu. Nie było, że poważny facet. Tak? Wypił 5 browarów i szedł, tar mordę, Legia. Albo widzę. Daniel krzyczał, widzę! Rozumiem, to nie jest głos. Ale teraz jak ma wyjść i zamiast Legia czy widzieć, krzyknąć Jezus! To jest kłopot. Może wypij browar przed nabożeństwem. Może przyjść z pokuty, bez Pani uwolnij mnie. Na początku musiałem się zmiękczyć przed uwielbieniem. Może to i dobre, ja nie wiem. Szukaj Pana w tym. Rozumiem, to chcę Ci pokazać. Śmiercią uwielbi Boga. A ludzie tak się boją tego. Stracę twarz. Właśnie masz stracić, bo to Boża zasada. Rzymian 1,11 jest napisane, uwielbili go jako Boga. A więc tu chodzi nie o cokolwiek innego, tylko o Niego. Na uwielbieniu jesteś Ty i Bóg, choćby wokół Ciebie były setki ludzi. To jesteś Ty i Bóg, Ty i Bóg, Ty i Bóg, Ty i Bóg. I gwarantuję Ci, jak będziesz skierowany na Boga podczas uwielbienia, tak? To będziesz stanowił konkretną bryłę ze wszystkimi, którzy tam są skierowani na Boga. I do głowy Ci nie przyjdzie, żeby mieć jakąś odchyłę od tego. Filipian 1,20. Przez śmiałe wystąpienie uwielbiony będzie Chrystus. Uwielbienie to odważny ruch. Odważny ruch. Coś odważnego, śmiałego. Nie coś, co jest gdzieś schowane. Ludzie mówią tak wewnętrznie, uwielbiam Pana. Nie ma czegoś takiego. To jest bzdura. Ciało jest po to i dusza, żeby uwydatnić ducha. Duch nieuwydatniony to jest duch niewidzialny. Rozumiecie? Wstępowi, żebyśmy mogli zobaczyć, co Pismo Święte pokazuje w różnych miejscach na temat uwielbienia. I to jest tylko taki delikatny zarys zjawiska.
Teraz chcę wam pokazać bardzo ważną rzecz. W ogóle słowo Żyd. Jehudi. To znaczy chwalca Boga. On ich nazwał Żydzi. Będziecie Żydzi. Żydami będziecie. Jak mówi się Żyd, to znaczy, że mówimy o chwalcy Boga, o tym, który wychwala Boga każdą dziedziną życia. Izrael został powołany na wzorzec. I w Izraelu Bóg złożył swoje objawienie odnośnie uwielbienia Jego osoby. W Izraelu. I dlatego trzeba pokłonić się w tą stronę i zrozumieć, że to tak jest. Ludzie mnie często pytają, gdzie w Nowym Testamencie jest wzorzec uwielbienia Boga? Ja mówię, nie ma. Nie ma wzorca. Dlaczego? Bo to Żydzi pisali. U tych Żydów to było wbite w banie od tysięcy lat. Dla nich to było tak jasne, jak to, że słońce świeci tak w dzień, a księżyc w nocy. W ogóle nikt się z tym nie boksował. To w ogóle było tak oczywiste, tak oczywiste. Tak samo jak nie jest napisane o wielu innych rzeczach. Zauważyliście? O różnych rzeczach nie jest napisane, że trzeba wodę pić buzią na przykład, a nie uchem. Prawda? Nie ma takich wytycznych. Też nie, to nie jest nowotestamentowe picie wody buzią. To nigdzie tam nie ma napisane. Tak? No to z przyrodzenia wiemy, że to się buzią, tak? To chwalcy Boga. I w języku hebrajskim jest 7 podstawowych określeń dotyczących uwielbienia Boga i na tym uwielbienie jest budowane. I ja zaznaczam, że to nie są sprawy związane z tym, czy tobie się to podoba, czy tobie się to nie podoba, czy ty masz takie emocje, czy inne, tylko to są prawa Boże. Krótko powiedziawszy, Bóg jasno określił, jak się go wielbi. To w ogóle fajny Bóg. W ogóle to jest taka fajna postać. On mówi, co on chce. Ja kocham mieć takie relacje z ludźmi, gdzie się mówi, czego chcę w ogóle, czego chcesz. Ja w ogóle zauważyłem, że on też takie pytania zadaje często w Nowym Testamencie. Czego ty chcesz? Wiesz, o co chodzi? W ogóle to jest ciekawe. Leży facet 40 lat sparaliżowany, teraz się pyta, czego chcesz. Rozumiesz? Albo ślepego pyta, co ty chcesz? W ogóle on jest Bogiem, który chce pokazać siebie w tym wszystkim, ponieważ Bóg wie dokładnie, czego chce. Bóg nie mówi, no faj, zrób mi niespodziankę. To nie, on czego chce. Bo to chce, rozumiecie, co to znaczy funkcjonowanie w prawdzie? To jest w ogóle mówienie, czego się chce. Jak byśmy chcieli być traktowani, czego byśmy chcieli w ogóle. Rozumiesz? Czego chce. Ja bym chciał, żeby na przykład ten telefon. Bardzo bym chciał. Jak Bóg jest. Pierwsze, podstawowe 7 elementów. Pierwsze słowo określające uwielbienie to hallel. Od tego jest sformułowanie hallelujah. To słowo hallel oznacza szalony taniec. Hallel to szalony taniec. Jest to słowo, które było używane podczas różnych imprez, podczas zabaw. Rozumiecie? Szło się na różne rzeczy. Jak młodzież szła się bawić, halal. Oni szli tańczyć. Oni brali krajków, grali halal. Szalony sposób tańczyli. Hallelujah to szalony taniec dla Jahwe. To jest to słowo, hallelujah. Jak następnym razem powiesz hallelujah, to zastanów się, co mówisz. Bo ty proklamujesz właśnie, że jesteś zdecydowany w sposób szalony tańczyć dla Boga. Hallelujah. Hallelujah. Rozumiesz? To jest to. I to nie to, czy mi się podoba. Taniec to modlitwa. 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 A nie ekspresja jakaś. To nie jest ekspresyjne zachowanie. To nie jest pobudzenie emocji. To nie jest mówienie
Ja czekam, aż mnie Pan pobudzi do tego. Pan cię nie pobudzi do tańczenia. Bo ty tym tańcem masz uwielbić Boga. Bóg cię nie będzie do tego pobudzał. On do ciebie powiedział. Uwielbił mnie halal. Uwielbi mnie halal. Kto miłuje mnie, przykazań moich przestrzegać będzie. Oto przykazanie moje. Uwielbi mnie halal. A chrześcijanin mówi, ja czekam, aż przyjdzie objawienie do mnie. Halal? Aż mnie Pan do halal pobudzi. Wariat. Zobaczcie, co dusza przewrotna jest w stanie robić cały czas. Dusza przewrotna cały czas na swoje kopyto będzie cały czas. Cały czas będzie. A halal to jest zasada Boża. Prawidło Boże. Nie chcesz tańczyć dla Boga, to grzeszysz. Nikt się wyspowiada. Słowo honoru. W ogóle, jak masz w sobie taką blokadę, to idź w ogóle do Boga i spokutuj z tego. Ja mam taką blokadę, nie tańczę, bo się męczę. Na przykład. To nie jest to. To po prostu grzech. Drugie słowo to toda, czyli podniesienie rąk. My nie podnosimy rąk, dlatego że taka jest kultura protestancka. My podnosimy ręce, ponieważ my funkcjonujemy w duchowej rzeczywistości, ludzie. Chcę, żebyście zrozumieli, że nasze ciała, różne formy, tak, funkcjonowania tych ciał, one dają w duchowej rzeczywistości pewne sygnały. To są sygnały pewne. Kiedy chrześcijanin w uwielbieniu podnosi ręce, to następuje manifestacja, to da. I nowa przestrzeń się otwiera duchowa. Zaczyna się dotykać Boga inaczej. Inaczej. Trzeba być na to gotowym. To nie chodzi o to, że teraz przychodzę i ręce do góry podnoszę, bo ja teraz mam taką religijną zasadę, manierę. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o gotowość serca. O gotowość serca. Następnie to jest jada, czyli podniesienie głosu. Ludzie mówią, czego wy się tak trzecie? Czemu tak głośno ta muzyka tutaj jest? Ja mówię, do nieba przyzwyczajamy. To w niebie jest tak głośno, że nie pytaj. Tutaj to tylko przez trochę, a tam? Notorycznie. Huk! Człowieku, tutaj nas setka sobie skacze, czy tam ileś i głośno krzyczy, tak? A tam miriady, miriad. Bóg wie, ile to jest aniołów. Czujesz? Miriady, miriad. Jak ryknął, a każdy człowiek po dwa piętra wysokości, rozumiesz? I po cztery twarze? To jest dopiero, to nie stereo, to kwadro, człowieku. Czujesz jak czujesz? Miliard aniołów, każdy z czterema twarzami. Rozumiesz, o co chodzi? Struny głosowe, człowieku, rozumiesz jak ten szofar. Tak? I tam non-stop, non-stop, a w środku Pan. Mówię, przyzwyczaj się, tam jest wieczna impreza. Jak tu jest napisane w Biblii, że tam zapadło milczenie na pół godziny, to trzeba było to zapisać. To trzeba było zapisać tam, rozumiesz, co to znaczy? Jeżeli jest zapis, że tam zapadło milczenie na pół godziny, to to było coś takiego, co było przeciwne, bo tam jest ciągły hałas. A ludzie mówią tak u was głośno, mówię, człowieku. Przyzwyczajesz się. U nas przychodzi ludzie i mówię, tu się mówi, u was to słuch można stracić. Kiedy przyszła taka babcia, miała 85 lat, przyszła, była głucha. Była głucha na Kasprzakach, usiadła w pierwszej ławce. Pod koniec uwielbienia była, już słyszała. I koniec. Odzyskała słuch. Wszyscy mówili, u was to się traci słuch. Babcia przyszła, odzyskała słuch. Rozumiecie, jak diabeł kłamie? I to przez wierzących. Mówię, to słuch można stracić. Mówię, kurczę, jak słuch babcia odzyskała. Odwrotnie. Za głośno? Trzeba się przyzwyczaić. Trzeba ciało złamać. Ktoś mówi, ja lubię ciszę, a mnie nie obchodzi, mnie co ty lubisz. Bo w niebie będzie hałas. Jest czas na ciszę też. Kupa ciszy jest wszędzie. Wszędzie jest kupa ciszy. Chciałem w więzieniu mieć cicho, to takie ser dawali, sobie taki sposób znalazłem.
ser dawali taki, na serze była ta odzielka taka, jak się to nazywa. Na serze na ucho, co? Wosk. Wosk. Z tego wosku sobie leciłem takie zatyczki, załadowałem człowieku aż po trąbkę Stachiusza człowieku. Nic nie słyszałem, nic. Chciałem ciszę, miałem ciszę. Rozumiesz? Tylko tam nie było hałasu, tylko chaos. Się przed chaosem ukrywałem. Jada, podnieś głos, mówi Pan. Podnieś głos, nie szemraj tam pod nosem. Jezus powiedział, gdy się modlicie, mówcie. Na początku ich pouczy, bo oni szemrają. Jest mi głośno, 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 głośno. Jest napisane, że Jezus wielkim głosem chwalił Boga. Jakim głosem? Wielkim głosem. A nie stoją ludzie. Tam tak uwielbia Boga. Namaszczenie szumi lasu. Jada, podnieś głos. Masz głos? Podnieś głos. Jedynym powodem, dla którego nie podnosimy głosu, to, że ktoś jest niemową. Ma ducha niemego. Wtedy trzeba przyjść, pokazać, będziemy się modlić, wyganiać duchy nieme. Rozumiecie? A tak podnieś głos. Podnieś głos. Następnie Techila, nowa pieśń, tworzenie nowych pieśni, nowych, cały czas nowych, nowych, cały czas nowe pieśni. Pieśni w języku polskim, w języku innym, w języku anielskim, w każdym. Rozumiesz? Nowe pieśni robimy. Dlaczego? Dlatego, że tym chwalimy Boga. Nie bierzemy jakiś śpiewnik. Często do nas ludzie mówią, macie śpiewnik, my nie mamy śpiewnika. No nie mamy śpiewnika. To co mamy zrobić? Ja mówię, wymyślcie coś. No wymyślcie coś. Ja nie wiem, co wymyślicie. No nie wiem. Coś wymyślcie. W ogóle mamy głowy, możemy wymyślać. Rozumiecie, o co chodzi? My takie rzeczy wymyślamy ludzie, a te chila nie wymyślamy. Bo po co ja będę wymyślał te chila? Jak ja posłucham sobie piosenki jakieś, proszę Ciebie, i ją zaraz będę tylko odtwarzał. Dobrze jest śpiewać to, co już zostało utworzone, ale trzeba tworzyć nowe. Nowe, twórz nowe rzeczy. Tak? Twórz rzeczy nowe, nie bój się, że to będzie dziwne. Rozumiesz? To nie będzie dziwne. Nie bój się też, że to nie będzie duchowe. Bo jak jest napisane Techila, to Techila, twórz. Zabieraj melodię ze świata, nie jesteś tam z muzyki dobry, zabieraj melodię, zobacz, to jest melodia na świecie. Cały czas diabeł nowe melodie robi, ten to dopiero tworzy. Weź mu pozabieraj te nowe melodie. Porób do tego nowy tekst, zrób. Rozumiesz? Nie działaj standardowo. Bóg powiedział Techila. A więc twórz nową pieśń. Następnie zamar. To słowo dokładnie oznacza dotykanie instrumentów, dokładnie dotykanie strun, dotykanie strun. Bo pierwsze instrumenty, które w ogóle były, to były instrumenty tęte i instrumenty strunowe. Dotykanie strun, dotykanie instrumentów. Czyli to nie było nawet sformułowanie granie na instrumencie, tylko dotykanie pod jakim kątem. Znaczy, że tutaj nie był potrzebny talent. Bo mówił graj, graj. Graj. Taki pastor, który był kiedyś w Polsce, mówi, pojechałem się modlić. To nie był Polak. Pojechałem się modlić, taką chatkę miałem w górach. Siadłem w tej chatce, zacząłem się modlić. Mówię, będę grał Ci, Panie, teraz. Mówię, na czym będę grał? Raz, że grać nie umiałem na niczym. A dwa, to tam nie miał na czym grać. Beczka taka stała. Wziął tą beczkę. Znalazł kawał patyka i zaczął grać na tej beczce. I robił to godzinami. I przyszło takie namaszczenie. Rozumiecie? Ten człowiek godzinami siedział i tłukł w tę beczkę i on grał na niej. On grał na tej beczce. Tak? On uwielbiał Boga w ten sposób. Wyczytaliście w piśmie o tym, że się prorokuje na instrumentach? Prorokuje się. Prorokuje. Ktoś mówi, jak się prorokuje na instrumentach? Ja mówię, właśnie, a jak się prorokuje na instrumentach? Bierze się instrument i co się robi? Zamar. Zamar się robi.
To znaczy, że ja biorę instrument i uznaję to jako narzędzie do czego? Do modlitwy. Do modlitwy. Na instrumentach się modlimy. Modlimy. Często ludzie, którzy są bardzo utalentowani, tak? I długo są, przecież tak jak ludzie, jak było sprzętnie, czy tak było sprzętnie. Wirtuoz. Ale to często jest tak, że trzeba umiejętność gry postawić na drugim miejscu. Na rzecz uwielbienia. Mamy się modlić na instrumentach. Modlić się. Rozumiecie? A nie w kościołach się bierze fachowców, którzy dobrze grają. Bo oni dobrze grają, to bierze się. Ze świata się ludzi bierze, rozumiecie? Płaci się im, ludziom ze świata. Taki chór był, już nie powiem jakiej kongregacji polskiej, boż. Chór był taki, człowieku, kupa ludzi niezbawionych, tylko że dobrze śpiewali gospel. Rozumiesz? Tu w Warszawie. Chór taki. Człowieku. Niezbawieni ludzie. I gospel oni śpiewają. Gospel to jest styl. Tylko to jest Boża muzyka. Nie, to jest styl. Nie ma czegoś takiego jak muzyka Boża i muzyka nieboża. Rozumiecie? Takie coś nie istnieje w ogóle. Jak może niewierzący człowiek chwalić Boga? A bo wiecie, co oni mówili tam? A wiesz, to tu chodzi, że oni śpiewają chrześcijańskie piosenki. Ja mówię, ty jesteś w ogóle normalny? Ty byś normalnie zrobił chór z demonów, bo oni ładnie śpiewają chrześcijańskie piosenki. Ty wiesz, że demonów pięknie śpiewa w chórach? To jest jakiś chór w religijnym kościele. Zobacz, jak tam demony śpiewają. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie. To na pierwsze są. Człowiek. To muzykalny naród. Lucyfer to jest człowieku lider uwielbienia. Przypominam, to lider uwielbienia Jahwe. Tak? Zobacz, kto to jest. To nie był szewc. To lider uwielbienia. Diabeł bardzo lubi muzykę. Tak? Muzykę. Muzyka truje. Albo ożywia. Zamar to modlitwa na instrumentach. I tak do tego trzeba podchodzić. Następnie barak. Klękanie i leżenie na twarzy. Ktoś powie, ja muszę też odczuć. Ja mówię, człowieku, to nie chodzi o to, że odczuć, tylko to jest postawa. W pewnych sytuacjach, o czym będę za chwileczkę mówił, jedynie przyjęcie określonej postawy na poziomie fizycznym otworzy ci kolejną przestrzeń duchową. Nie otworzy ci inaczej. Nie bagatelizujmy tego zjawiska. My na potrzeby robocze dzielimy się na ducha, duszę i ciało. Rozumiecie? My w rzeczywistości jesteśmy trójjedyni. Nasze ciało ma udział w tym, co się dzieje na poziomie ducha. Dlatego trzeba postawy pewne mieć. Umieć je wziąć. To nie jest religia. To jest sposób. Sposób, który sam Bóg nam pokazał. Barak. Klękanie i leżenie na twarzy. I ostatnie słowo pokazane to szabak. To okrzyk. Okrzyk bojowy. To okrzyk, który jest rzeczą szczególną. On się pojawia w różnych sytuacjach. Tego nie wolno się bać. W ogóle szabak jest też rzeczą, której się boją chrześcijanie. Bo chrześcijanie myślą, że jeżeli już tam głośno modlę się do Boga, to to jest wszystko. Nie, to nie jest szabak jeszcze. To nie jest szabak. Słowo szabak jest użyte na przykład w miejscu, kiedy runęły mury Jerycha. Oni mieli milczeć przez pewien okres czasu i w pewnym momencie dostali hasło szabak. I oni wtedy wydali święty okrzyk. I co się stało? Runęły mury. Runęły mury. Rozumiecie? Do Polski przyjeżdżała kiedyś taka kobieta do pewnego kościoła. To ona przywiozła zrozumienie uwielbienia do tego kraju. W tym kraju, aczkolwiek dalej, to zrozumienie jest bardzo niewielkie, ale ona je przywiozła. To jest kobieta, no dzisiaj blisko 70 lat, prorokini, która działa w takiej międzynarodowej grupie generałów stawiennictwa.
Wiara tutaj była dwa razy w Polsce. I ona przywiozła to objawienie i zostawiła je tutaj jednemu z przebudzeniowych kościołów, który dzisiaj już usłał. Ale ona opowiadała historię, że u niej w kościele ona tam była też liderem uwielbienia i liderem wstawiennictwa. Że u nich w kościele porwano dziewczynkę bogatych ludzi, córeczkę. I oni się modlili. Modlili się. I w pewnym momencie oni wydali okrzyk szabak. Za jakiś czas policja przywiozła dziewczynkę. I dziewczynka opowiadała. Mówi, jechałam zawiniętą, zawiązaną twarzą, zawiniętą chustką na twarzy, w samochodzie. Nie wiem z kim. Ponieważ ją porwali z ulicy, jak się bawiła. I nagle samochód się zatrzymał. Skręcił gdzieś. Została wysadzona z samochodu i samochód odjechał. Oni jej zapytali, w jakim to było momencie. I ona mniej więcej powiedziała, jaki to był moment, bo to była stacja paliw. Ona tam poszła na tą stację paliw, tam zawiadomiono policję. I to był moment, kiedy oni wydali okrzyk szabak. Rozumiecie, co to jest za siła? To jest siła. I tak Bóg pokazuje, czym jest uwielbienie. Uwielbienie, przyjaciele, to modlitwa nasza. Uwielbienie nie jest po to, żebyśmy w pewnym sensie byli pasywnymi w tym wszystkim. Te słowa określają naszą aktywność w uwielbieniu. Bóg, który jest w centrum, On ma być przez nas uwielbiony tak, jak On nas tego nauczył. Rozumiecie? Ukierunkowanie naszego serca oparte na duchowych zasadach przynosi manifestację Świętego Ducha do naszego życia. I o to chodzi o uwielbienie. Uwielbienie można podzielić na trzy części zasadniczo. Na chwalenie, dziękczynienie i czczenie. I w tej kolejności ono ma występować w swoim istnieniu. Chwalenie, dziękczynienie i czczenie. Chwalenie objawia wielkość Boga. Zawsze jest pierwsze. Piosenki, melodie, one określają wielkość Boga. Dlatego tak jest na początku. Zaczynamy od czegoś, co określa wielkość Boga. Ludzie przychodzą na nabożeństwo i mówią tak, taki jestem, nie mam na razie ochoty, żeby to robić. Ja mówię, człowieku, zrozum, że ty jesteś jednym z generatorów. Ty nie przyszedłeś tutaj, żeby w coś wejść. Ty przyszedłeś tutaj, żeby coś podnieść. Chwała nie zstępuje dzisiaj z góry, tak jak w czasach Starego Przymierza. Chwała jest podnoszona z dołu, z naszego ducha. A więc kiedy przychodzisz na uwielbienie, to nie przychodzisz, żeby wejść w Bożą obecność, tylko przychodzisz, żeby wygenerować Bożą obecność. To jest wielka różnica. Przychodzisz tu jako część maszyny. Jestem częścią maszyny. Ja tu nie przyszedłem, żeby wejść w Bożą obecność. Ja tu przyszedłem, żeby wygenerować Bożą moc. Ona jest we mnie. Ona nie stąpi skądś. Ona jest we mnie. Rozumiesz? Ja się teraz dołączam, tak? Jako część tego silnika. Ja się dołączam. Ja nie czekam. Ludzie siedzą, ziewa. Kiedy mnie dotknie Pan? No Pan cię dotknie, jesteś przytomny. Gdzie ty się pomyliłeś się z urodzeniem? Trzeba było się urodzić 3000 lat temu w Izraelu na pustyni. Rozumiesz, złóż reklamację. Przecież Panie Boże, się za późno urodziłem. Po prostu. Tam na pustyni byś z nimi tam w tym, to by stępowała obecność skóry i ty byś stał, byś padał razem z nim pod namiotem. I byś mówił jak u mnie, kapot. Oni jedno rzecz to mieli powiedzieć, to kapot, ciężar. Po hebrajsku, ciężar dla nich. Spadł, oni padli na buzie przy namiocie. Kapot. Często dzisiaj pytają sceptycy, mówi, czemu wy upadacie pod wodzą? Ja mówię, taka tradycja.
Od kiedy namiot na pustyni starą upadali pod mocą, no tak lecimy cały czas. Ale dzisiaj, jak chcesz kapot, tak? To se wygeneruj. Wygeneruj, bo to już nie schodzi z góry. Bo to już wszystko zeszło, jest na dole. Teraz to trzeba podkręcić. My teraz podkręcamy, zobaczcie, co Bóg zrobił. Co Bóg zrobił. Chcesz, żeby była potężna obecność Ducha Świętego? To wejdź w ten układ jako część silnika. Rozumiesz? Wejdź i zacznij działać. Zacznij działać, zacznij uwielbiać. Nie patrz, jak się czujesz. Co ci obchodzi, jak ty się czujesz? Red Bulla wypij, jak się źle czujesz rano. Ja jestem święty, proszę ciebie, wypijam pół na palmu, oko mi się otwiera jedno, potem drugie i koniec. Co się będę szczypał? Rozumiesz? Póki jestem w ciele, jestem oddalony od Pana. To walę na palmu. Ja nie chodzę, proszę ciebie, nie udaję, tak? Że jestem niesamowicie w ogóle nakręcony od rana, jak ja spałem 4 godziny na przykład. Tak? Nie mówię, ale mnie Duch Święty nakręca. Na palmu nie nakręca. Duch Święty potem. Rozumiesz? Zawsze jest najpierw to, co cielesne. Na palmie jest cielesny. Ja idę według słowa Pana. Nie kombinuję. Kombinacje, rozumiesz, są nie dla mnie. Ja zamierzam generować Bożą chwałę. Nie bawić się, bo mi zależy na Bożej obecności. Mi zależy na Bożej obecności. A więc najpierw określamy wielkość Boga. Następnie wchodzimy w dziękczynienie, czyli określenie dobroci Boga. Tu się zmienia już bardzo dużo. Zmienia się dynamika, zmienia się słownictwo, zmienia się wiele różnych czynników, zmienia się. Określamy dobroć Boga. A na końcu jest czczenie, czyli wchodzimy w miejsce świętości, określenia świętości Boga. I tutaj jest rzecz bardzo przeciwna. Tutaj właśnie wielokrotnie tylko postawą swoją jesteś w stanie wyrazić coś. Ludzie leżą na twarzy, bo już nie mają nic do powiedzenia. Ludzie klęczą, bo nie mają nic do powiedzenia. Co masz do powiedzenia, jak on już mówi teraz? On już mówi. Bo się weszło w etap czczenia Boga na poziomie określenia świętości. Chcę, żebyście zrozumieli takie rzeczy. To jest wszystko maszyna. My nie robimy rzeczy, bo mamy taki kaprys. Rozumiecie? My nie robimy tego, bo mamy taki kaprys. My robimy w ogóle inne rzeczy. Ludzie, Agata nigdy nie propagowała nawet takiej muzyki, którą ona robi dziś. Nigdy. Rozumiecie? To jest w ogóle, to jest absolutnie obce dla jej osobowości. To jest obce dla jej osobowości. To jest, jej osobowość w ogóle nie ma, jakby jej przyzwyczajenia ze świata nic nie mają z tym wspólnego. Ona robi coś zupełnie nowego, coś zupełnie nowego. To jest inny człowiek niż był w świecie, nawet upodobania muzyczne. Mówią, bo wy tacy byliście. Nie, my tacy nie byliśmy, tacy w ogóle nie byliśmy. My tacy nie byliśmy. To są rzeczy, które są związane z tym, co mówi Bóg, a nie z tym, co się komu podoba. Dlatego też my nie wiemy, kiedy kończy się uwielbienie. Ono i tak przez nas jest zatrzymywane. Bo uwielbienie mogłoby się nie skończyć. By się umarło przy tych instrumentach i koniec. Taka prawda jest. Uwielbienie to modlitwa. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. I chcę, żebyście byli w to zaangażowani. Zaangażowani. Chcę wam teraz coś przeczytać. Chcę wam przeczytać księgę Rut. Ja coś uchylę tych drzwi, proszę. Księga Rut. Kawałek, malutko, malutko, za daleko. 30 cm. Tam jest teraz 1,30 m. 30 tam. Jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Teraz jest 50. Jeszcze niżej daj. O, jeszcze niżej, 40. Jeszcze do kresu. Ja, dobra! To jest rewelacja, w punkt trafiłeś. Księga Rut, 3 rozdział, 3-4.
Rut to jest dziewczyna, młoda dziewczyna, która wyszła za Żyda, ona nie była Żydówką, jej mąż umarł, to było na obczyźnie. I ona ze swoją teściową, Noemi, wróciła na teren Izraela, żeby mogła tam razem egzystować ze swoją teściową. Tak postanowiła żyć ze swoją, być przy teściowej, nie opuścić jej. No i teściowa, stara wyjadaczka, teraz uczy swoją synową, teraz traktuje ją jak córkę, w jaki sposób ona ma wyjść za mąż. No bo bardzo ważne jest tam wyjść za mąż, bo to są dwie samotne kobiety, które zdane są tak naprawdę na żebraninę lub ciężką pracę. Nie ma żadnego mężczyzny, który się nimi opiekuje. Noemi jest już za stara na ożenek, na wyjście za mąż, więc ona uczy Rut, w jaki sposób zbajerować sobie faceta, żeby został jej mężem. I ona znajduje jej faceta i mówi, to jest facet, który ma prawo do tego, aby być wykupicielem twoim, to jest jakaś tam rodzina dalsza, mówi, i teraz mówi, musisz go podejść. I to musisz zrobić na patencie. Chcę zaznaczyć, że Rut to prababka Jezusa. A Noemi jeszcze trochę pra. Taka była. Takie Jezus sobie wybrał w ogóle pochodzenie. Sami kombinatorzy. I ona mówi tak. Umyj się przeto. I namaść. Włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się na jej napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy, podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co masz robić. Koniec. Taka teściowa. I to jest wzorzec uwielbienia. To jest wzór uwielbienia. Wzór uwielbienia. Uwielbienie to jest akt miłosny. To jest miłosny akt między Bogiem a Jego Kościołem. Miłosny akt. Poznanie Boga to to samo, co akt seksualny między mężem a żoną. To jest ta głębia. Dlatego ona tak uczy. I mówi, umyj się. Kiedy przychodzimy do Boga, to pierwsza jest krew Jezusa. My zrzucamy z siebie ciężary. Nie przychodzisz wielbić Boga, będąc obciążonym i załamanym. Zrzuć to na samym początku. Określamy wielkość Boga. Właśnie teraz zrzuć to w siebie, na samym początku. Jeśli popadłeś w jakiś grzech, oddaj się w krwi Jezusa. Nie idź dalej w to uwielbienie w obciążeniu swojego sumienia. Po co? Teraz się umyj na dzień dobry. Dalej, namaść się. Teraz ogłoś, że Duch Święty jest w Tobie. Powiedz, Panie, ja tutaj jestem w mocy Twojego Świętego Ducha. Ja teraz będę generował Twoją moc. Ja nie jestem słaby. Ja jestem człowiekiem wypełnionym Świętym Duchem. Włóż na siebie strojne szaty. Zaczynasz ogłaszać swoją świadomość, tak? Że jesteś zjednoczony z Bogiem. Szaty, tak? To jest symbol przynależności do czegoś. Należę do Ciebie, Panie. Jestem świadomy tego, że jestem z Tobą zjednoczony. Jestem królem razem z Tobą. Zejdź na to klepisko. Co zrób? Zejdź. Zejdź. Nisko. Podejdź do Boga nisko, bo jest to Ty jesteś Panem. To nie moje życie jest tutaj number one. To Twoje plany, cele i dążenia są number one. Zejdź. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się na jej napije. Co teraz? Nie lista życzeń. Nie lista życzeń. Nie daj się poznać temu mężowi, póki się nie najmie i nie napije. Co to znaczy? To znaczy, że teraz ja
skupiam się na Nim, a nie na tym, czego mi brak. Ludzie przychodzą na uwielbienie i mówią, tego potrzebuję, Boże dotknij mnie, Boże pomóż mi, Boże ratunku, Boże, uspokój się, niech się naje i napije. Co on ma jeść i pić? Co on ma jeść i pić? Ofiarę Twoich ust. Czym jest ofiara Twoich ust? Czytasz Pismo? To dziękczynienie. To podniesienie Jego osoby. Niech się naje i napije. Nasyć Go. Nasyć Go tym. Uszczęśliw Go w pewnym sensie. Rozumiesz, o co chodzi? A gdy się położy spać, co to znaczy? To znaczy, że przychodzi ten moment, kiedy wchodzisz w trzecią fazę. W fazę świętości. Tak? A gdy się położy spać, wejdzie w miejsce, które jest zupełnie inne. Święty znaczy inny. Kiedy teraz nastąpi coś, co jest zupełnie inne. Oto Bóg jest syty. Oto czas podniesienia Jego świętości, czyli zupełnie inności i zjednoczenia się z tą innością. Odszukaj miejsce, gdzie się położy. Co to znaczy? Ja jestem czujny w duchu. Ja patrzę, co się dzieje teraz w duchu. Patrzę, co się dzieje. Ludzie często, jak wchodzą w fazę świętości, ja zauważam, to nie wiedzą, co mają robić. Zniknęła zewnętrzna sytuacja. Zniknęła. Wielu ludzi jest w chaosie. Posłuchaj. Namiot przymierza zbudowany był w ten sposób. Najpierw był przedsionek, potem było miejsce święte, a potem było miejsce najświętsze. Przedsionek jest symbolem ciała. Miejsce święte symbolem duszy. Miejsce najświętsze symbolem ducha. W przedsionku było wszystko. Było wszystko piękne. Tam było to, można się było umyć, tam się można było ogarnąć. Wszystko było zrobione z miedzi. Rozumiesz? I ze srebra. To był symbol sądu i odkupienia. Z tego miejsca wchodziło się do miejsca świętego. Miejsce święte już było mniej zabudowane. Mniej rozbudowane znacznie. Ale było to pełne złota. Tutaj się wchodziło, aby przygotować się do wejścia w miejsce najświętsze. A wiecie, to było w miejscu najświętszym? Praktycznie nic. Stała na środku smutna skrzynka, która nazywała się Arka Przymierza. I nie było tam nic w ogóle więcej. Kiedy wchodzimy w miejsce świętości w uwielbieniu, tam nie ma nic. Teraz musisz szukać. Szukać. I ja Cię tego nie nauczę. Ja Cię nie nauczę tego. Tego Cię już nikt nie nauczy. Tu już wchodziłeś w taką przestrzeń, że tego Cię nikt nie nauczy. Tylko Twoja relacja z Bogiem będzie poszerzała to zjawisko. Odszukaj Go, odszukaj Go. Tam jest ciemno, tam jest ciemno. Odszukaj Go. Musisz złapać to. Ja za Ciebie tego nie złapię. Ja sobie łapię, bo ja wiem gdzie. Rozumiesz? Ja to sobie złapię. Dlatego taka jest różnica w doświadczaniu przez ludzi w Kościele różnych rzeczy. Jeden w ogóle jest tak miękki w duchu, że w ogóle chwyta w ogóle momentalnie, a drugi w ogóle, co teraz mam robić? A może tu się nic nie robi? A może w miejscu najświętszym się nie robi nic? Tylko się wiesz, co robi? Czeka się na to, co się będzie dziać. Bo tam nie ma co do roboty. Tam już nie ma co czyścić. Tam już nie ma nic. Rozumiesz? Nie masz jakiej ofiary składać tam nic. Tam już jest tylko Jego głos. Nic tam więcej nie ma. Podejdź do Niego. Odkryj Jego nogi. Czyli już odważnie. 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 To już jest bardzo odważny ruch. Tak? Połóż się. Już teraz totalna pasywność. Totalna pasywność. I co? On Ci już potem powie. Tu się zaczyna miejsce prowadzenia. To tu jest miejsce prowadzenia. Na początku to jest walka z duszą. Rozumiecie? Rozwałka ciała. A na końcu jest pobór. Tak to działa. Dlaczego Wam to pokazuję? To jest uwielbienie. Duchowe uwielbienie.
duchowne uwielbienie. Zaczyna się w ciele, kończy się w duchu. Nigdy odwrotnie.